Siemano, witam bardzo serdecznie, to jestem Jaward, a to jest mój pierwszy wideoblog, tak wyglądam ja. Także chciałbym wam bardzo podziękować za te wszystkie suby, oceny, za to, że mnie tak wiernie oglądacie. Także tutaj teraz możemy przejść do pytań. Tak, wiem, miało być to już dawno temu, ale jakoś nie czułem się na siłach, teraz myślę, że wszystko będzie dobrze. Także powinno się wszystko te git udać. Także... Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze zanim to obejrzycie, ocencie to, czy nie, ocencie potem i napiszcie, jak mi wyszło, a nie jeżeli negatywne oceny bardziej zadziałają, bardziej będę wiedział potem, co zrobić, bo ja tu, jak już mówiłem, robię na przypał. Także przejdźmy do pytań, tu jeszcze może rozejrzmy się w moim pokoju. To jest fragment mojego pokoju, widzimy, jest w kolorze niebieskim, symbolizuje nowy obóz i kolor żółty. Żółty coś tam innego symbolizuje, ale tu jeszcze mam moją szafeczkę i moje stare zdjęcie, które lepiej nie patrzcie, wygląda teraz, wiem, że teraz wygląda gorzej, ale dobra, dobrze jest. Także przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie, xirok.pl, ile masz lat? Ja lat mam 18. Czy wygląda tyle, czy nie? Może tak, może i nie. Czy miałeś kiedyś, nie, ile lat miałeś, jak przechodziłeś mutację? No to tu się różne są spekulacje. Ludzie piszą, że mam co pół roku, fakt faktem, choruję na wakacje. No i przeszkadzają mi w nagrywaniu. A pierdziele. Dobra, pochwalę się telefonikiem, może... No słucham, co trzeba. Co? Pojechał. Świat. No i to wszystko. No dobra, nie przeszkadza mi teraz 6. Nie, nic, odpoczywam. Będę jadł potem. Dobrze, poradzę sobie. Tak, jak już mówiłem, napastuję tutaj co chwilę, nie mam chwili wytchnienia. Faktem mogłem to sobie gdzieś jebnąć w inne miejsce, ale dobra. Przechodzimy do tego pytania. Jak już mówiłem, są spekulacje, że ja mam co chwilę mutację. Ona się zrumowała. Także ja po prostu czasami choruję na coś tam, na gardełko moje, no i... Ale mutację miałem raczej pod koniec podstawówki chyba, ewentualnie gimnazjum. Wiesz, to powiem o moich filmikach zresztą, więc tam odsyłam już do mojej przeszłości dawnej. Pracujesz jak... Jeśli tak, to jak widziałem, to powiedzmy się z YouTube. No w Polsce z YouTube'a to będzie się ciężko utrzymać, ale można próbować. W ogóle to od was zależy, od waszej aktywności na moim kanale przede wszystkim. Tak naprawdę to wyście by mnie utrzymywali. Ale faktem mam jeszcze drugą pracę. Jestem tak jakby takim księgowym, wiecie. Wypełniam papiery, no i to tyle. Na tym stoi moja praca tak w ogóle. Chodzę oczywiście na weekendy, bo jeszcze chodzę do szkoły, ale tu ktoś mnie pytał, więc do jakiej szkoły jeszcze powiem potem. Tyle z mojej pracy, no nawet niezłe są zarobki jak na Polskę, ale myślę, że chyba gdzieś wyemigruję i tak potem, nie wiem, chyba nie będę szedł na studia nawet, po co pierdzielić to, YouTube ważniejsze. Tak, jakie gry jeszcze raz oprócz Gothica? No to moją drugą ulubioną serią, oprócz Gothica będzie Assassin's Creed, Unity nie grałem, to jakiś szajs wyszedł im, ale tak, jestem bardzo wielkim fanem Assassina, bardzo lubię w to grać, także jakbyście chcieli, pogramy kiedyś w multiplayera na pewno. Tak, co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Lubię jeszcze grać... w co to jeszcze lubię grać? Potencjalnie trudne... A! Seria Fable. Pierwszy RPG, który grałem, akurat Gothic nie był pierwszym. Więc Fable także jest moją ulubioną grą. Ciekawe, czy później Fable Legends, nie wiem, Windows 10. Ale może i pójdzie. Także tą grę z chęcią bym także nagrał. Także moją ulubioną grą jeszcze będzie na pewno w Postal, Nieźle Beret. Przede wszystkim dubbing jest bardzo dobry. Tak, i jeszcze może Prince of Persia, tak. Bo to jest podobno z Assassina. Ogólnie chodzi tutaj o free running, wiecie, ten free from fighting system. Także to takie gry lubię. Dobra, także jeszcze jedno pytanie. Masz rodzeństwo? Ile płeć? Otóż nie mam rodzeństwa, rodzice mnie chyba wychujali. No, może dobrze, może źle. Jedni mówią, że to dobrze, może jednak inni mówią, że źle.
Zdania są podzielone, ale ja myślę, że jest mi na tym dobrze. Pozdrów mnie. Dobra, Xirok, masz pozdrowienia. Konrad Oro.pl. Jakiego moda do Gothica 2 najbardziej czekasz? No to powiem wam szczerze, że czekałem na Returninga 2.0 i chyba on teraz pierwszy wyjdzie, nie wiem, ale wyszło także Odyseja. Odyseja też ma dobry potencjał, bo jest największy od Returninga, więc z chęcią bardzo ją czekam. Bardzo mnie ciekawi, kiedy zostanie po prostu spolszczona, ale miejmy nadzieję, że niedługo, a jeśli nie, no to w pierwszy ruch pójdzie Returning. Dwójka. Także kolejne pytanie jeszcze od Konrad.pl. Także widzimy, czy kiedy wyjdzie. Znaczy, mógłbym go nagrać w sumie, tylko wiecie. Miejsca w sumie, więc nie wiem. Wiecie, Wiedźmin po prostu ma większe wymagania, a żeby to w lepszą jakość nagrywać, także to będzie więcej mi zajmowało. Ale mogę nagrać, no właściwie nie wiem, po tym hypingiem, który jest sondę, nie wiem, to ja wasze propozycje i nagramy te Wiedźminy, w końcu inne gry. Więc dobra, tu walnę sondę i w tym już odcinku z tyłu będzie. Kolejne pytania. Kto jeszcze jest? Dobra, ten nie. Przebijmy się do góry. Bejo.pl. Moment. Tutaj. O, nagrywanie jest. Bejo.pl. Czemu z teraz wejdzie do dupy Mixira? Może był głodny, w końcu to Niga. Czy Feo lubi wiśnie? Ktoś lubi w ogóle wiśnie? Wiśnie jest ciężko lubić. Nie wiem, jakiś dziwny się zrobił, ale o tym może innym razem. Zobaczmy, tutaj będą napostować jego antyfani, czy te fani, kochani fani. Ile do 2 plus 2? No, normalnie bym ci powiedział, że to będzie tak gdzieś 4, ale w sumie dwóch chłopów, dwie kobiety, no to będzie chyba więcej. To będzie chyba potem 6 osób. Dobra, no to... O, kiedy zainteresował się Gothiciem? No to Gothiciem zainteresowałem się już całkiem dawno. Teraz chyba będę obchodził w tym roku 10-lecie. Tak, 10 lat temu chyba kuzyn mi pokazał Gothica. Wtedy jeszcze nie rozmieniałem w ogóle tak gier, tak RPG-ów w sumie. Grało się w te gry online, były proste. RPG-i też były takie trudniejsze, nie? Zresztą wtedy miałem 8 lat, więc wiecie, jak to się w te gra. Więc nie bardzo rozmieniałem tego Gothica, ale pamiętam, że coś tam biłem. Coś tam kazali mi po trójce włączyć, bo tam były te pseudo-wulgaryzmy. Chodźmy zabić tych gnojków, wtedy się mam wkurzyła bardzo. Ale tak to do Gothica wróciłem potem w podstawówce, w 5 klasie, więc kilka lat później. Miałem chyba 12 lat, może 11, nie wiem. Może tak było. Kolega mi pokazał Gothica znowu, wtedy pokazałem, że coś chyba skądś tą grę kojarzy. Tak, to był Gothic. No i sobie zagrałem pierwszą Gothica 2, potem Noc Kruka. Potem akurat pożyczyłem jeszcze niego Gothica 1, a potem wyszedł Gothic 3 już był dawno akurat, w 2006 roku. Potem sobie patrzę, zachodzę do Empika, patrzę, o, kolekcjonerka Gothica, Gothic Universe, tu gdzieś na tym mam na półce, może kiedyś pokażę, jak to wygląda w innym vlogu. Także kupiłem sobie Gothica Universe, Gothica 1, 2, no skruka i tam jest jeszcze trójka, niestety bez Zmierzchu Bogów i innych tych czwórek. Wtedy jeszcze nie było tego chyba. Także sobie tą wersję kupiłem. I miałem wszystkie gotiki na ten okres. Czemu warto nie powiem wypierdek mamuta? Ha! Warto jest nick podpierdzielony, tak, jak to niektórzy twierdzą z Lola. No i z Lola jest podpierdzielony rzeczywiście. Adi266. Kiedy do skitu już to mówiłem. Tego pytania nie odpowiedziałem. Dobra, kolejne pytanie. Aleksander Budkiewicz. Co sądzisz o Polsce związku z Gothic 5? No, fajnie było, żeby wyszedł. Tyle wam powiem. Fabuła Gothica 5. Mogłoby się skupiać na Dina bezimiennym. Ewentualnie pominięto by tą fabułę Gothica 4. I po prostu Gothic 5 byłby Gothica 4. W ten sposób zrobione by to było. Ale myślę, że można było zrobić tam jeszcze bezimiennego. Jeszcze nie jest taki stary, ma 40 lat. Właśnie jeszcze mieliśmy Ezio, który był jeszcze nawet starszy, więc z czym problem? Także można by tutaj było dać jeszcze bezimiennego naszego starego, naszego, nie wiem, króla, czy tam, nie wiem, innego władcy, który zrezygnował może z rządzenia i strażnik równowagi. I on by mógł to zniszczyć ostatnią chyba zachodnią świątynię Beliara, czy tam inną południową, nie wiem, jaka tam została zniszczona, bo dwie zniszczyli Paladyni, a jedną zniszczył sam bezimienny, więc chyba kolej, żeby zniszczył jeszcze kolejną świątynię. I to był ten definitywny kres Beliara. Ewentualnie zniszczyć potęgę Inosa. Wiecie, zakończenia są trzy, więc różnie to można określić sobie.
Mr. Sasu Games, czy chciałeś podkładać dubbing do jakiejś postaci w mojej maszynimie, przyjacielu? Mógłbym podkładać dubbing, myślę, że dobrze mi się na tym spisał. Ewentualnie zobaczymy, jak to wyjdzie, podejdźmy jakieś teksty, więc może coś nagramy. Van der Decken Polska. Dobra. Czy ma rozumiem jakieś pokazać materiale? No to właśnie pokazałem, tak wyglądam ja. Tak. Kiedy pierwszy raz zagrać Gothica? To już mówiłem. Czy grasz tylko klasyki, czy również jakieś inne sieciówki typu Legend of Legends? No tak, Legend of Legends grałem, ale jakoś nie przypadło mi do gustu w sumie. Jakoś bardziej MOBA mnie interesuje. Bardziej wolę MMORPG. Idzie level, a to jeszcze ujdzie. Jakoś MOBA jest, nie wiem, bardzo dynamiczna. Ja wolę sobie tak na spokojnie, pomalutku, po cichutku, wiecie. A w MOBA to już trzeba kombinować i to ostro. Jeden błąd i zostaje tylko popiół z twojej postaci. Także, ale mam konto, możemy się umówić, jak będziecie chcieli. Można podam gdzieś moje konto w LoLu, sobie potem pogramy. Podużycie mnie jeszcze może najwyżej. I coś może z tego jeszcze wyjdzie. Podeszwa 20. Czy ktoś z twojej szkoły może pracę studiów oglądać? Nie studiuję, więc studiów raczej nie. Z pracy może oglądają, może. Ze szkoły tak, parę osób komentuje moje filmiki, często mnie hejcą, wiecie, buldówska jest jednak. Ale fakt faktem oglądają mnie. Jak w rodzice, jeśli mieszkasz, mieszkam, jakże inaczej. Czy twoi opiekun reagują na twoje nagrywanie? Zależy. Na początku to byli serdecznie nastawieni, potem już trochę lepiej. Jak powiedziałem, że tylko można hajs trzepać, to już powiedzieli, żebym nagrywał codziennie coś na pewno, żebym nagrywał. Ale tak to potrafią przeszkadzać, potrafią, wiecie, jak teraz na przykład. Więc różnie to bywa, ale ogólnie jakoś tam to popierają w pewien sposób. VB-czka brak. Czy opłaca się robić coś spam pod filmem? No ty robisz spam pod filmem, to nie wiem, czy się opłaca. Herbata czy kawa? Herbata, no to herbatę lubię bez cukru, tak bardziej zimą, a kawę to sobie pierdzielnąć z cukrem, rozpuszczalne najlepiej. Gdybyś nagrał jakiś inny serii niż Gothic, jaka była gra? CS. CS-a mam, mogę nagrać, więc podam wam moje konto tu także na Steama. Lubisz placki? Placki nie bardzo, bardziej wolę naleśniki. Naleśniki? Dobra, Descendel Polish. Kolejne pytania. No dobra, jaka część Gothica jest najlepsza według ciebie? No to najbardziej mi się podoba Noc Kruka ze względu na swoją oprawę, optymalizację. Gothic właśnie odkurzające błędy, jedynka. Także najbardziej jeszcze przypada mi Noc Kruka dlatego, że tam jest przede wszystkim klimat ten taki majański, amerykański. To mi się bardzo spodobało w Gothicu i przede wszystkim epicki soundtrack z Arkendaru. Żeby nie ten Arkendar, to powstałem chyba na Gothica jedynkę de facto. Ale jak jest Noc Kruka, to wybieram Noc Kruka. Kolejne pytanie. Jeśli miałbyś wybrać między magiem wody a ognia, kogoś wybrał? Magą wody, bo wbrew pozorom dysponują wiele potężniejszą magią niż magowie ognia. Zresztą łatwiej do nich dołączyć jest, także... Zresztą też lubię kolor niebieski, więc dlatego... No i oni nie są tak nadęci jakby, to jest jakby... Jakby to porównać, wiecie... Magowie jakby katolicyzm, a wody to jakby prawosławie, wiecie. Inne podejście w ogóle. Ewentualnie protestanci, a kto po prostu sobie to uważa. Po prostu oni mają takie inne reguły, nie są tak nastawieni na hajs. Inaczej po prostu tam jest skromniej, wiele skromniej. DJ Fool, czemu robisz wszystko dla hajsów? Ja robię dla hajsów. Może i robię. Dobra, masz mnie. Masz mnie, bandyto, ty. Dlaczego jesteś Władysławem Bolszewickim? Ja już nie jestem Władysławem Bolszewickim. A może jednak jestem? Nie. Już ten przydom nie pasuje. Skąd takie zamiłowanie do Wszechrusi? Rusofilu jeden. Zamiłowanie. Ruskie mody przede wszystkim są lepsze niż polskie i no, niemieckie. Z temu się tak przyczepią tej Rusi. To jest twoim najlepszym idolem, naszego generał Franco. To jest moim idolem? No patrz, nie wiedziałem. Może. Franco to był chyba ten Hiszpanin, co tam niszczył tych komuchów, więc on był git, spoko koleś. Jaki oskarż? Czy stwierdzenie zaraz zginę? A tak już dawno nie użyłem stwierdzenia. Ale na tą porę było chyba. Także no nie wiem, ale już go staram się nie używać. Jest odruchowe, na pewno się go nie uczyłem. To jest po prostu w nerwach tak powiedziane, wiecie. Jakiś strach, mały strach. Kolejne pytanie. Co to jest kod genetyczny? To jest coś, czego nie masz? Nie no, dobra, to każdy ma nawet, wiśnia.
To jest nasza linia DNA, nasze wspomnienie, nasze wszystko, co mamy. Zobacz, jak Pepesz robi reflinki. To jest Pepesz. Może się dowiemy potem. Reflinki, mogę robić reflinki, ale jak to nie robię na hajsy, to chyba nie jest na reflinki, więc wiecie, jak to jest. Jestem trochę uczciwy. Jakieś gry poza Gothiciem będą. Może być CS, może być LOL, może być choćby Wiesiek, choćby może być Fable. Teraz po możliwości, z takim sprzętem to wszystko nagram. Spokojnie. Kolejne pytanko. Jakie jeszcze gry poza Gothiciem będą? Będą, a to było, filmy z kamerą będą, są. Czy jeżeli będą filmy, nagrasz, jak zabierz Pepesza? A kim jest ten Pepper do cholery? Nie wiem. Serio nie wiem, ale może się dowiemy, może zabijemy. Owce zagłady, lubisz wiśnie? Wiśnie kiedyś lubiłem, teraz to taki wór się zrobił. Lepiej na niego uważać. Smar czy masło? Smarczyk z cukrem, masło bez cukru. Do kanapki. Jestem najlepszy na YouTube, to jest tak czy tak? Jesteś tak. Trzechniak, nawias trójka. Czyli serduszko. Masz jakiegoś zwierzaka? Kiedyś miałem szczura. I świnkę morską, niestety to pozdychało, niestety nic nie żyje wiecznie, dostałem na komunię, więc wiecie, trudno, żeby tyle lat żył. Ale faktem, miałem, teraz już nie mam czasu tak bardzo się zajmować, praca, obowiązki inne. Kiedyś jeszcze miałem psa, ale wyjeżdżaliśmy właśnie do Stanów Zjednoczonych i niestety musiałem go oddać babci, ale jeszcze żyje. Migulo. Czy dokończysz serię Risen 3? Właśnie, także tam w sądzie można to będzie dokończyć, więc tam do sądy na pewno. Gdzie złodzieja? No dobra. To tyle. Czy narusz Odyseję i Treninga 2.0? Jak wyjdzie, tylko od razu włączam, od razu nagrywam. Bez zbędnych pytań. Fabeczka, brak. Będziesz robił live'y. No to live'y mam na myśli, że chodzi ci pewnie o streamy. Więc to będzie ciężko, bo net mam niezbyt szybki, próbowałem już robić. Chyba, że po prostu była wina karty graficznej, ale myślę, że nic z tego nie wyniknie. Chyba, że będę robił o północy. O północy mogę de facto robić, bo wtedy mam net szybszy, więc wiecie, jak to będzie. Na szybszym necie zawsze można spróbować, więc jak coś, to o północy mogę was zawsze spróbować. Projekt Pierścień. Więcej Gothica, więc to nie jest pytanie. Będziesz w Trinity? Będziesz tworzył jeszcze jakieś serwy na GMP, właśnie co do GMP. Tutaj nie ma teraz system z GMP, dawno nie grałem, de facto już pół roku na pewno nie grałem. Nie wiem, no, po prostu nudy. Naprawdę ono się nie rozwija. Liczyłem, że będzie się rozwijało w końcu, ale nie wiem. Można poklewać się w Gothic 1 w Kołpa i porobić tę misję. Nie wiem, teraz zbliżają się wakacje, więc możliwe coś bym ogarnął, może coś bym nawet nagrał. Także, no jeszcze muszę tam zobaczyć, jak to się w ogóle, czy coś się w ogóle zmieniło, czy też nie. No na razie GMP to tak się i kuleje, że szkoda gadać. Mocno się rzeczywiście coś nakręcę. Pomyślałem się w depresji, czy to prawda. Nie miałem depresji, po prostu byłem zajęty. Tudzież nie było nic tak naprawdę ciekawego i co by miało potencjał, żeby nagrywać. Ale lepiej już nagrywać coś lepszego niż jakieś shity puszczać. A więc teraz już parę ciekawych modów, więc to można także nagrać. Tak, Pablito Games, którą część Gothica najbardziej lubisz? No już mówiłem, to jest kruka. Gdzie się uczyłeś, gdzie pracujesz? Tak, ja się uczę w technikum informatycznym profilu informatyk. I tam mamy rozszerzoną matmę, której szczerze nie lubię, nikt nie lubi. Wszyscy łączymy się w klasie w bólu, nadziei, że zdamy. Ale już mam wszystko obcykane, więc spokojnie, wszystko zdałem. Nie będę miał prawki, nie będę musiał się do niej uczyć, więc będzie dużo serii, spokojnie. Nie musicie się o to martwić. Tak. Więc mamy jeszcze szerszą infę. Przede wszystkim dużo tam gramy w gry. Takie profil gry. Czy w sensie gry, wiecie. Czemu się nie patrzą. I to tyle z tych gier. Jest jeszcze administracja, jest jeszcze jakaś tam grafika, jeszcze jakieś programowanie będzie chyba. Linuxy, sruxy, inne pierduksy. No i to tyle z tej informatyki. Jednak faktem czegoś tam się nauczyłem, jednak. DHCP, no, te rzeczy. Kolejna sprawa. Co tu jeszcze będzie? Ile masz lat, Dawid Rut? Tak, tak, jak tu szatan kiedyś zauważył, mam na imię tak samo jak Wiśnia, także Patryk, więc Patryk i łączmy się wszyscy w grupie. Jak masz na 18 lat, mam 18.
Saturas. No nie wiem, jak tam lecie. Luć jakoś leci. Coraz lepiej chyba. Jak to zresztą widzimy u mnie. Jezu, znowu weź się opisz. Dobra. Dobra, już nie będę tego bierał telefonu. Biorę potem. Niech się odpieprzy ode mnie. Czemu wiśnie tam lami w butikach? No, wiśnie to lamer. Nie jest tak bystry jak ja. Tak szybki, tak ostry. Jak zrobić kilo w Minecrafcie? No się nie odczepi. No, cholera jasna. Potem. No, jeszcze tutaj przysłałem wiadomość. Dobra, czemu wiśnie lami w... To już było. Jak zrobić kilo w Minecrafcie? Kilo w Minecrafcie to będzie tylko chyba dawno grał Minecrafta. Gram tylko na kreatywach. Ja dobra, odbiorę to, bo już nie wytrzymam. No dobra, już jestem. Sorki, wybaczcie mi, no niestety nie miałem jak tego zrobić. Przepiliście ulicę do mnie. Ale dobra, już teraz powinno się obejść chyba bez problemu. Dokończyłem to chyba teraz w spokoju. Także lecimy dalej z tematem. Tak, tutaj kolejne pytania do mnie. Killoff, no skończyliśmy chyba na killoffie, tak mi się wydaje też. Także killoff chyba się robi z patyków. Dużo patyków. Albo kamień, nie wiem, nieistotne. Które przemawia wody czy ognia? No to to już było. Kairos 271. Dobra, więc słuchaj, Kairos, co tu mamy? Kurde, sprawdźmy jedną sobie. Ile chcę zrobić na YouTube? No to chyba się chwaliłem, nie chwaliłem. 4000 złotych, nie dolarów oczywiście, ale złotych. Czyli 1000 dolarów. Więc jak w rok, to myślę, że nawet, nie wiem, jak poszło. Jak to jest być sławnym, sławniejszym od wiśni? Czy jestem sławniejszy od wiśni? Cholera. Wtedy jeszcze byłem. Patrzcie, jak ta sława przyrodna jest. 2 miesiące temu jeszcze byłem, ale mam nadzieję, że go dogonię. I powiem wam, jak to jest być słowniejszym od wiśni. Bo teraz wam tego nie mogę powiedzieć. Nagrasz Minecrafta. Minecrafta mogę nagrać. Minecraft to... gra na inny vlog. Dobrze do kolegów na Skype mogę dodać. Zaraz się dodamy. Mateusz Marczyński. Ile masz lat? 18. Kamerkę tak już nakupiłem. O! Pytanie od wiśni. Dobra, masz parę pytań. Projekt pierścień, czyli to jest wiśnia. No dobra, także pytania od wiśni. Także działaś, czy dalej działasz w moddingu? No dobra, także ja już nie działam w moddingu, jestem za kasetonowy. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Chyba, że jakoś uda mi się pogodzić z tymi moderami, ale chyba nie za bardzo mam. Mam niestety rangę bandyta. Na The Modders, także jedynie mogę tylko udać sam w pojedynkę, ale to się mija z celem, co ja będę całą robotę dwalał. Ale jak ktoś mnie przyjmie, jednak może jakoś będę w modingu. Wymień 3 najlepsze mody, jakie grałeś. No to najbardziej mi się podobało Returning, Mroczne Tajemnice, no i myślę, że ten Strannik, czyli Podróżnik. Nasz rosyjski, znaczy polski, znaczy rosyjski, znaczy wiecie. Także... pytanie. Wymień trzy najlepsze gry poza Gothiciem. To już wymieniałem. Fable, Assassin's Creed. No. I... Prince of Persia. Jak zaczęła się twoja przygoda z YouTube? No to... chyba tak jak większości osób. Wbijam sobie, jak szukam jakichś tam filmików. Patrzę o filmiki, patrzę o Let's Play z Gothica. O, jakiś tam sobie obejrzałem, jednak już nie pamiętam kogo. Możliwe, że Roya, możliwe, że Roka, nie wiem, już nie pamiętam. Kogoś tam obejrzałem chyba że kogoś mi tam sławnego. Pamiętam, że nie było zbyt wielu wyświetleń, ale potem sobie obejrzałem. I tak się wkręciłem w YouTube'a, że jeszcze miałem inne konto, gdzieś trochę nad je hejtowałem, ale dobra. Nagrywałem już w 2011 roku, 4 lata temu. Nie za bardzo mi też było, zostałem po prostu zhejtowany, ale potem już rok później było lepiej, więc... tak się zaczęła moja przygoda z Returningiem, na nim się po prostu wybiłem. VBeczka brak, to już było. Na szkole filmów mogę nagrać. Dubbing podkładam całkiem nieźle. O. Czy zjesz cytrynę na filmie? No tak, cytrynę mogę zjeść innym razem. Co ja będę wszystko na jednym filmiku robił? No właśnie nie wiem po co. Jeszcze będę miał inne dni, inne filmiki. Banshee, to tak słabo, jedno pytanie. Grasz Gothica? Nie, nie gram, opierdalam się.
Greg Wilkmorski. Jaki masz stosunek do śmietanki YouTube'a? W sensie Minecrafterze i nie plus milion subów. Może wyglądasz, to zależy, rzadko oglądam. Szczerze powiem, że jakoś nie przepadam za let's playami. Sam wolę pograć niż oglądać. Czasem spojrzę, ale to rzadko, jak naprawdę mi się nudzi, nie mam po prostu co robić. Po prostu bo wolę bardzo oglądać jakieś śmieszne, czy jakieś przeróbki, jakieś vlogi może. Ale na pewno nie let's playe. Dla mnie po prostu strata czasu jest. Sam nagrywam, sam nie oglądam. Taka zasada. Po prostu jak ktoś ma, to po prostu nie robi czegoś innego, więc wiecie. Więc zależy, czasami też oglądam Śmiechawe TV przede wszystkim, bo to chłopcy z Podlasia, ja jestem z Podlasia, więc się plusuje. Jak wyjdzie Glaca G, jak wyjdzie Odyseja, to nagrasz, nagram, jak wyjdzie Tani Miwa, też nagram, nagrasz GTA, nagrywam, ale jakoś po to nie było. Ale mogę nagrać, jak w sądzie zwycięży, cudem może. Czy nagrasz Arkanie? Nie planuję, do Arkanie nie ma modów. Nie, sada czasu dla mnie chyba będzie. Nie za bardzo mi chce nagrywać Arkanie. Może innym razem. Na razie nie planuję, szczerze wam powiem. Nie cierpię Arkanie. Czy nagrasz grę emulator NES? No, NES. Bardziej NES, wolałbym Game Boya bardziej. Bardziej wyzwyczaiłem się do Game Boya, więc mogę Game Boya nagrać na pewno. Z NESem się jeszcze zobaczy. Vince. A, Czoporek. Czemu teraz jest łysy? Bo wyłysiał, lol. Bo jest czarny, bo jest złodziejem. Dlaczego Sardes ma piżamę w Gothiku 3 na sobie? Dawno nie grałem w tego Gothika 3. Grałem w konsekwencji ostatnio, więc może i ma tą piżamę, może nie. Czuję tosty. O bardzo, tak jest. Tostera to przede wszystkim. Jeszcze też zapiekanki, to już. O chłopie, całkiem zajebiście. Miód, malina. Wolisz z keczupem czy z musztardą? A, wolę z keczupem, wiecie. Pikantnym. Czy jestem Polakiem? Trudne pytanie, dobra, na to sobie już sami możecie odpowiedzieć. Piszcie. Anelż odpowiedź zostanie nagrodzona. Piszcie, kim jestem. Tak. Jaki jest twoim najlepszym. No, no już mówiłem. Chyba Retaliń, bo w niego też grałem. Ewentualnie zagram winny, to się moja opinia zmieni. Jeszcze znowu beczka. Dobrze, jakoś serię z widziami z innej gry niż Gothic. Mogę zrobić jednak. Zobaczymy, jak z tym jeszcze wyjdzie, z moim netem przede wszystkim. Ukradniesz kota Pepeszowi. Kota Pepeszowi można. O, czyli domyślam, że to jest chyba wiśnia. Dobra, nie szukaj, że sobie matę, bo kota będzie całkiem nieszczęśliwy. Czy opijesz 4 banany? Wszelką Sprite'a. No tak, mogę to zrobić. Jednak Katarzyna mi ostro posra, więc lepiej nie. Ale zobaczymy w kolejnym odcinku. Na razie nie mam bananów i Sprite'a. Bo ja to te napoje rzadko piję. Wolę jakieś tam bardziej naturalne. Dbamy o linię, jak widzimy zresztą. Także dobra, to są wszystkie pytania. Także mam nadzieję, że vlog się Wam podobał. No wiecie, był robiony przypał, więc nie wiem jak to wyszło. Może i dobrze, może wyszło dobrze. W każdym razie liczę na Wasze komentarze, na Wasze odpowiedzi, na Wasze opinie i na to wszystko inne, co będzie. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, niżej już nie mogę. Zapraszam Was na kolejne serie i właśnie zrobię tą sondę. No i w tej sądzie zobaczymy, co tam dalej wyniknie, więc trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnych seriach, pozdrawiam Was wszystkich i cześć!